Cześć, nazywam się Marta Gierlińska, jestem coachem i dzisiaj zaprosiłam na spotkanie Ewę Ostarek, która jest trenerką języka angielskiego i uczy w sposób szczególny, gdyż koncentruje się na tym, żeby po pierwsze nauka języka angielskiego była dużo przyjemniejsza, a po drugie skupia się na różnych niezwykłych metodach pozwalających na dużo szybszą i efektywniejszą naukę. Witaj, Ewa. Witaj, Marto. Chciałabym Ciebie zapytać dzisiaj o kilka rzeczy związanych właśnie z nauką języka angielskiego, gdyż przyznam szczerze, że czasami mam taką sytuację, że przychodzą do mnie klientki i na przykład mówią: dobrze, Marta, to dzisiaj się zajmiemy moim angielskim. A ja wtedy mówię: okej, a w czym problem? No bo mam blokadę, nie wiem, nie umiem się tego języka nauczyć, uczyłam się, nic nie pamiętam. A ja mówię: dobrze, ja mam jedną receptę dla Ciebie i mówię wtedy, wyciągam komórkę i ta recepta brzmi: Ewa Ostarek. A ponieważ tak mówię, to chciałabym trochę zapoznać dziewczyny z tym, czym się zajmujesz, bo mam poczucie, że robisz to naprawdę w niezwykły sposób. Więc opowiedz proszę najpierw może, dlaczego w ogóle wpadłaś na to, żeby łączyć różnego rodzaju ciekawe techniki coachingowe czy rozwojowe z językiem angielskim? Po prostu, bo standardowe podejście aż tak nie działa. To jest coś nudnego, monotonnego, a kobiety chcą czegoś więcej. Kobiety chcą czegoś, co je zafascynuje, pokaże kreatywną ich stronę i odkryje ich pasję. A to, co robię, właśnie tak działa. A powiedz, Ewa, bo pewnie masz jakiś sposób, jakieś swoje tajemnice, może byś tak chociaż ze trzy sekrety zdradziła odnośnie tego, co ty tak naprawdę robisz, że to działa i że jest to skuteczniejsze. Wydaje mi się, że jedna z tych większych tajemnic to po prostu dobre zrozumienie drugiej osoby, bo to jest najważniejsze, aby stworzyć dobre warunki do tego, żeby wzrastać językowo w takiej pięknej podróży. Po drugie, jest bardzo ważne, żeby poczuć tą drugą osobę i przekazać jej takie metody, takie sposoby i takie podpowiedzi, które dla danej osoby zadziałają. Jeżeli na przykład wiem, że ty jesteś pasjonatką koni, to dla ciebie przygotowywałabym jakieś materiały, które by były związane z tym, co jest twoją pasją, bo wtedy o wiele łatwiej byłoby ci się przyłączyć na ten język angielski i mówić o przyjemnościach, czyli o tym, co jest z tobą związane. Mam takie poczucie, że rzeczywiście ta droga i pójście w stronę swoich przyjemności, a nie mówienie o jakichś gotowcach, nie wiem, do dzisiaj sobie porozmawiamy o Paryżu, a jutro sobie porozmawiamy o lekarzu. O zdrowiu. Tak, o czymś tam. Oczywiście, jeśli dla kogoś zdrowie jest pasją i na przykład, nie wiem, ktoś fascynuje się zdrowym odżywianiem, to świetnie można o tym rozmawiać, ale jeśli ten temat jest zadany z góry, to mam wrażenie, że wszyscy jakby wpadają w regresję, cofają się do szkoły podstawowej i mają wrażenie, że zaraz umrą z nudów. Dokładnie. To właśnie chodzi o to, żeby nie było takie nudne, standardowe, bo wtedy się wyłączamy. I to nie ma takiego sensu głębszego, nie widać tej pasji, a czasem pół godziny takiej rozmowy na fascynujący temat da więcej niż półtora godziny na taki temat. Okej. Ewa, powiedz proszę jeszcze, to jak takie spotkanie z Tobą przebiega? Czego można się spodziewać? Można się spodziewać przede wszystkim bardzo dobrej atmosfery, bo to wydaje mi się, że jest najważniejsze, dobrego podejścia. Ja jestem z natury osobą bardzo otwartą, która lubi kontakt z ludźmi. I to osoby, z którymi współpracuję, mówią, że to słychać. Więc to przede wszystkim, po drugie i dalsze, takie dobre doświadczenie, które mam jako trener języka angielskiego, bo zajmuję się tym już 10 lat tak naprawdę. I to, że ja cały czas się rozwijam i mam ochotę pokazywać i odkrywać tą przyjemność języka angielskiego dla każdej osoby indywidualnie. A jak to robię, to są takie małe sekrety, których tu nie mogę zdradzić, no bo dla każdej osoby jest to indywidualnie. I to wtedy najlepiej działa. Nie ma tu jakiejś jednej genialnej zasady, tylko po prostu posłuchanie, pomyślenie i potem no już taka podróż piękna, językowa. Tymczasem ja bym chciała Was serdecznie zaprosić na spotkanie, które będziemy organizowały z Ewą 6 października, w którym połączymy rozwój osobisty, którym ja się zajmuję, wraz z pasją do języka, którą zajmuje się Ewa. I przygotowałyśmy tam na pewno kilka niespodzianek, które pozwolą Ci zorientować się, jak Ty możesz sama przełamać się w języku angielskim, co możesz zrobić, żeby ten angielski był dla Ciebie dużo większą przyjemnością. Ewa, chcesz coś dodać do tego?
że zapraszamy wszystkie kobiety, które pragną rozwinąć swoje językowe skrzydła i odkryć oraz pogłębić swój potencjał językowy, bo wszystko to, co masz, jest w tobie. Chodzi o to, żeby to dobrze odkryć i dobrze się bawić. Tak, myślę, że ta zabawa w trakcie języka angielskiego jest chyba najważniejsza. Także no tak, dziękuję bardzo. Do zobaczenia 6 października w Katowicach.